Szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, dzień dobry. Dzień dobry. Zdążył pan już pożałować zaproszenia Putina na obchody września 39? Nie, w żadnym wypadku. Ja nie formułowałem zaproszeń. Uważa pan tę wizytę za jednoznaczny sukces? Wie pan, jednoznaczny, ale na pewno sukces. To jest bez wątpienia krok w dobrym kierunku i takie głosy zawiści, jak wczoraj ze strony prezesa PiSu, uważam, że są przede wszystkim dowodem na tym, że ta wizyta była potrzebna od wielu lat. A może to są jednak głosy wrażliwości? Znaczy głosy wrażliwości kogoś, kto słyszy, że mord w Katyniu jest porównywalny ze śmiercią rosyjskich żołnierzy czy radzieckich żołnierzy w wyniku epidemii, no to jednak to nie jest bardzo przyjemne wysłuchiwanie takich słów. Ktoś, kto oczekiwał, że jednego dnia dokona się cały proces takiego porozumienia i ustalenia wspólnej prawdy historycznej, jest, mówiąc najdelikatniej, naiwny. Uważa pan, że Jarosław Kaczyński naiwnie wierzy w to, że Putin powie coś więcej? Nie, myślę, że on akurat ze złą wiarą wypowiadał się na ten temat, dlatego że on jako szef rządu bardzo skutecznie pogarszał stosunki polsko-rosyjskie, a nie je polepszał. Ja uważam, że koniec końców dla każdego zwykłego obywatela w Polsce istotne jest to, aby z Rosją poprawiać stosunki, a nie je pogarszać. Mamy bardzo dużo... Tylko pytanie, za jaką cenę? Czy za cenę spokojnego słuchania takich właśnie wypowiedzi premiera Rosji? Za cenę spokojnego szukania dialogu z Rosją. Rosji też to jest potrzebne. Rosja pewnie też musi do wielu rzeczy jeszcze dojrzeć. My dopiero weszliśmy na tę drogę, na której z Niemcami na przykład jesteśmy już od wielu, wielu lat. To zgoda. Panie ministrze, ale czy skoro w Rosji o wystąpieniu prezydenta Kaczyńskiego mówi się, że to była podłość, czy uważa pan, że to porównanie Putina, Katynia do śmierci żołnierzy w 20 roku, to była podłość? Znaczy absolutnie, ale porównanie które? Bo to, teraz... że Putin zrównuje zamordowanie oficerów oczywiście w Katyniu. Nie ma na to zgody i usłyszał to zresztą od naszego premiera na konferencji prasowej. Odsyłam pana redaktora do tej konferencji prasowej. Myślę, że premier Putin, przyjeżdżając do Polski, po pierwsze dał gest dobrej woli szukania otwarcia w tych relacjach polsko-rosyjskich i takiego zbliżania z Polską. Jeśli chodzi o konkretne rzeczy, to Jarosław Kaczyński i jego rządy wprowadziły embargo na mięso i zablokowały ruch w Cieśninie Pilawskiej na Zalewie Wiślanym, a nam się to udało. Rosjanie wprowadzili embargo na mięso i zablokowali ruch. Mówię o jego, za jego czasów to się wszystko stało. Ale nam się, że Jarosław Kaczyński to zrobił. Ale zrobili to Rosjanie, człowiek, jako wrogi który wobec dzisiaj Polski. Wypowiada się w tym samym tonie jak wtedy, no nie mógł zaprowadzić jakiegoś zbliżenia stanowisk między Polską a Rosją. My staramy się to robić. Jarosław Kaczyński mówi, że wizyta Putina pozostawiła narodowy absmak. W panu pozostawiła? Ta droga jest bardzo długa jeszcze przed nami, ale myślę, że pozostawmy też czas, nie wiem, politologom czy różnym analitykom na ocenianie za jakiś czas. Narodowy absmak jest w panu, czy nie? Czy ta wizyta była potrzebna i czy była dobra? Nie, nie mam żadnego absmaku. Uważam, że Polsce opłaca się nawet trudne wizyty realizować różnych zagranicznych gości, jeżeli one się wpisują w polską narrację. A myślę, że 1 września absolutnie wpisał się w polską narrację. Jeśli nawet, jedno zdanie, bo jeśli nawet Władimir Putin liczył na to, że on w Polsce wygłosi do świata swoje posłanie, swoją wersję historii, i no to wydaje mi się, że trochę się zawiódł, dlatego że wszystkie głosy na Westerplatte naszych europejskich sojuszników brzmiały jednoznacznie tak samo jak głos polskiego premiera. Czy absmak nie, a duma po wystąpieniu prezydenta, po przeprosinach za Zaolzie, po porównaniu zachowania Rosji sprzed lat do tego w zeszłym roku, czyli do Gruzji? Nie czuję się na siłach, aby analizować wystąpienie pana prezydenta. No ale może pan powiedzieć o swoich uczuciach. Czy było uczucie dumy? Myślę, że to nie było złe wystąpienie, aczkolwiek momentami niewspółmierne do rzeczywistości. Czyli prezydent poszedł za daleko w twardości? Nie, wie pan, no ja prezydent uważam, że takie miał oczekiwanie, znaczy tak chciał to swoje wystąpienie wygłosić i zapewne tak to uczynił, miał to tak zaplanowane. A było jakieś porozumienie między premierem i prezydentem, że jeden będzie grał dobrego, a drugi trochę gorszego policjanta? Nie, nie było żadnych ustaleń. Czy nie było tak, że premier miał być łagodny, a prezydent twardy? Nie, nie było tak. Nie. Kiwanie głową, nawet przeczące w radiu się słabo sprzedaje. W każdym razie pan... Ja już panu odpowiedziałem, mam 3 razy powtarzać, nie mogę. Za rok obchody sierpnia 80. i okrągłej rocznicy zaprosimy Obamę? Znaczy, przestrzegam w ogóle przed takim licytowaniem się na zaproszenia. Polska, 1 września, polski rząd. Nie mówię o licytacji, to zorganizował... proste pytanie. Czy będziemy zapraszać jeszcze Baracka Obamę na obchody rocznicowe, czy uznajemy to za policzek, co zrobił w tym roku?
polski rząd zorganizował z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej największe w dziejach wolnej Polski obchody. 21 szefów rządów, ponad 30 delegacji, gigantyczne przedsięwzięcie. W Europie w tym roku nie ma większego wydarzenia historycznego. Z trzech największych wydarzeń historycznych, które w Europie w tym roku mają miejsce, dwie odbyły się w Polsce. To był Kraków z okazji 4 czerwca 89 roku i 1 września na Westerplatte z okazji 39 roku. A trzecia to będzie Berlin, upadek muru berlińskiego i rocznica. Myślę, że to jest ważne, aby pokazywać Europie tę własną wersję i ściągać na to ważnych ludzi. Jak pan dzisiaj pyta, czy będziemy zapraszali? Po pierwsze, nie jestem władny odpowiedzieć panu na to pytanie, bo ja nie formułuję zaproszeń. A po drugie, jest jeszcze trochę czasu. Nie czujemy się obrażeni na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie, wie pan, w ogóle w polityce powinniśmy unikać obrażania się na kogokolwiek i raczej szukać pozytywnych rozwiązań, a nie tupania nogami jak rozbeczane dziecko. To ostatnio, kto tupi nogami? To ostatnie pytanie. Minister Grad, pan na miejscu premiera odwołałby go, czy nie? Ja nie jestem na miejscu premiera, całe szczęście. A gdyby pan kiedyś był? To mnie wtedy pan zapyta, ale nie będzie takiej sytuacji. A natomiast będzie pan premierem? Nie ma pan takich aspiracji? Nie, pan nie żartuje, panie. A o przyszłości Grada zdecyduje tylko kwestia stoczni, czy ocena całego jego dorobku? Pan minister Grad jest bardzo dobrym ministrem skarbu, naprawdę. Sprawa stoczni to nie jest jedyna rzecz, którą minister skarbu się zajmuje. To są bardzo trudne negocjacje z Eureko. To jest wielki, gigantyczny program prywatyzacyjny, największy w dziejach Polski. Myślę, że ma dużo pracy do wykonania. Decyzję w tej sprawie pan premier, jak zapowiedział, podejmie w najbliższych dniach, najprawdopodobniej do wtorkowej Rady Ministrów. No to zapachniało tym, że Grad pozostanie na stanowisku. Sławomir Nowak, dziękuję bardzo. Dziękuję.